Już po konferencji Andrzej Gołota. Witaj, Andrzej. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Dzisiaj takie sielankowa atmosfera między wami, między tobą a Dokiem. Wspólne posiłki, treningi, dzisiaj żarty na konferencji. Czy będziesz w stanie wykrzesać z siebie, powiedzmy, trochę tej agresji, mimo że walka pokazała w sobotę w Częstochowie? Słuchaj, jesteśmy przyjaciółmi przede wszystkim. Po pierwsze, nie jemy razem, trenujemy razem, ale nie jemy razem już. Nie wygłupia się. Tak? To słuchaj, to walka pokazowa, no nigdy jeszcze, wiesz, nie byłem bardzo pokazowy, a sam ciekawy jestem, czym to się skończy po prostu, rozumiesz? Także no nie wiem, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jak się czujesz od strony sportowej? Jesteś już w Polsce 3 tygodnie, z aklimatyzacją rozumiem, że problemu już nie ma, wszystko jest w porządku, jak to wygląda od tej strony? Jeszcze zdarzyło mi się dzisiaj, wiesz, obudzić o 4 rano, także troszkę jeszcze nie za bardzo dokładnie, ale myślę, że jest wszystko okej. Okay. Jak te treningi z Tadeuszem Romańskim, jak to wygląda, nad czym pracowaliście? Wiadomo, że ukształtowanego zawodnika, chociaż trener mówił, że da się przy dłuższej czasie treningów, no ale wiadomo, że skupiacie się, żeby doskonalić to, co już było, tak? Dobre. Jak to przebiegało przez ten czas? Słuchaj, no spróbuję kondycję, kondycję i po prostu wytrzymałość, także w sumie to, co my możemy, nic już nie można zmienić w tym wieku. W każdym razie, wiesz, no, Tadeusz jest ciekawym trenerem, to jest nowy trener w sumie dla mnie, prawda? Także no zobaczymy, co z tego wyniknie. A jak ręka, jak to wygląda z ręką? Bo to był taki najgorszy element, można powiedzieć, który ci borykał przez wiele lat. Jak to wygląda teraz? Ja już nie chcę o tym mówić, bo już jest naprawdę to już powiedziane, ale przynajmniej nie boli przy uderzaniu. Także no, przynajmniej z tym jest lepiej. A jak będzie wyglądał ostatni tydzień przed galą? Czy już treningi będą lżejsze, bo sparingi rozumiem, że już zakończone? No wiesz, teraz trzeba się po prostu wyciszyć z pokoju, czekać na walkę, nic więcej. Jak to wyglądało na sparingach? Pokazać ci? Nie, no może lepiej nie. Jak sobie pokażę, no nie. Nie przed kamerami. No wiesz, no, przyjdź, to zobaczysz. Dobra, a te spotkania medialne po całej Polsce, można powiedzieć, bo od Pomorza aż po Śląsk, po góry, takie spotkania cieszą, czy raczej są trochę męczące? Słuchaj, wszystko męczące, ale to jest trening, wiesz, nie jest nie takie złe w samym końcu, bo to jest trening. Wytrzymałość, jakby nie było. A co mógłbyś powiedzieć na temat Doka? No walczyliście już dosyć dawno, to było kilkanaście lat temu, ale od tego tak naprawdę twoja wielka kariera się zaczęła, a też takie będzie ładne uwieńczenie, bo można powiedzieć, że najpewniej ta kariera się skończy tą walką, ale to też tą furtkę można sobie chyba pozostawić. Furtek zawsze jest dużo, także posłuchaj, można zawsze je otworzyć i zamknąć, ale słuchaj, no zaczęliśmy coś wielkiego w życiu, no i może skończymy też. Także ciekawa sprawa. Dziękuję za rozmowę, do soboty. Dziękuję bardzo.